plaża w Fort Lauderdale na Florydzie. Godzina jazdy od Miami i praktycznie cała jest usłana rafą koralową. Fale nie są akurat bardzo silne dzisiaj, ale fragmenty całej rafy są tutaj porozrzucane po plaży. Fort Lauderdale. Swoją nazwę wziął od jednego z twórców budowniczych fortów, które tutaj powstawały podczas tak zwanej II wojny z Seminolami. Indianie, lokalni, zamieszkujący te tereny, bronili się przed ekspansją białych w 30. i 40. latach. I pan William Lauderdale budował tutaj te forty, aby były przyczółki na wyprawy przeciwko Indianom. Seminoli byli o tyle ciekawi, że byli waleczni, ale też ubierali się dosyć nietypowo. Mieli turbany, jakieś kity, wisiorki przy tych turbanach. No, ale na dłuższą metę nic to nie dało. Także 40 dzień podróży po Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy na Florydzie, Fort Lauderdale.